Mafia na świecie. Przestępczość zorganizowana w Niemczech. Przestępczy półświatek Niemiec z początku XX wieku kojarzy się głównie z działalnością wolnych strzelców, fałszerzy i hochsztaplerów. Najbardziej znanym oszustem z tamtego okresu był Friedrich Voigt. Ów przestępca po opuszczeniu więzienia w 1906 roku udał się do miejscowości Kupenik, gdzie nie potrafiąc znaleźć żadnego zatrudnienia, wpadł na niecny plan. Zakupił mundur kapitana armii pruskiej i dzięki manipulacji podporządkował sobie oddział lokalnych żołnierzy. Następnie wraz z mundurowymi udał się do ratusza, gdzie aresztował burmistrza i przejął za pokwitowaniem kasę magistratu. Zafundował swoim żołnierzom kiełbasę i piwo, po czym wsiadł do pociągu i zniknął. Gdy ujęto go po 10 dniach, cesarz Wilhelm II nakazał potraktować go łagodnie z uwagi na ubaw, jaki przysporzyła mu akcja przeprowadzona przez Voigta. Oszust już po 2 latach wrócił na wolność, gdzie zbił majątek na sprzedaży pocztówek ze swoim wizerunkiem i podpisem oraz na występach w cyrkach. W wyniku powojennej hiperinflacji stracił jednak cały majątek i zmarł jako nędzarz w 1922 roku. Przed ratuszem w Kupenik, obecnie dzielnicy Berlina, postawiono pomnik z jego sylwetką. Do najbardziej znanych oszustów należał również Otto Wacker, handlarz dziełami sztuki i fałszerz obrazów Van Gogha. W 1927 roku w Galerii Sztuki w Berlinie wystawił 33 płótna słynnego malarza, rzekomo zakupione wcześniej od rosyjskiego emigranta. Mimo że Wacker nie miał żadnych oficjalnych dokumentów potwierdzających autentyczność obrazów, był na tyle przekonujący, że trafiły one w ręce nowych właścicieli. Z czasem jednak, po głębszej weryfikacji, okazały się być falsyfikatami, a część osób zaczęła zgłaszać sprawę organom ścigania. W 1933 roku fałszerz został skazany na 3 lata więzienia. Po odbyciu wyroku do śmierci mieszkał w NRD. Okres formowania się III Rzeszy przez wielu ekspertów uważany jest za wdrożenie systemu mafijnego w ogólną działalność ekonomiczno-terytorialną Niemiec. Kontrwywiad penetrował środowiska kryminalne, wyłapując przestępców i wciągał ich w struktury militarne rosnącej w siłę armii. Poczynania partii NSDAP uznano po latach za działania paramilitarne, nie różniące się niczym od działań siatek terrorystycznych czy funkcjonowania karteli południowoamerykańskich. Po wojnie wielu członków tamtych struktur rozpierzchło się po świecie, z czego część prawdopodobnie dołączyła do organizacji przestępczych. Zakończenie wojny przyniosło powolny rozkwit ekonomiczny, ale również podział terytorialny Niemiec na bogatsze RFN i będące pod dyktaturą Moskwy NRD. W tym drugim państwie powstały gangi neonazistowskie, które brutalnie atakowały imigrantów z Jugosławii, Czeczenii czy Rosji, którzy w latach 60. i 70. zaczęli napływać do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W tym czasie także w RFN rozwijała się przestępczość zorganizowana, między innymi za sprawą gangsterów z Serbii, Ljubomira Magasa czy później Krystiana Golubowicza. Upadek muru berlińskiego na przełomie lat 80. i 90. przyniósł kolejną falę imigrantów i zmienił zasady panujące w niemieckim półświatku. Już w tamtym czasie jednym z najbardziej znanych gangsterów w Niemczech był Polak, Nikodem Skotarczak, pseudonim Nikoś, którego tamtejsi dziennikarze nazwali ojcem chrzestnym z Gdańska oraz szefem polskiej mafii samochodowej. Na początku lat 90. odnotowano ogólny wzrost przestępczości w stosunku do lat poprzednich, a duży procent do tych wyliczeń dołożyły polskie, przygraniczne grupy przestępcze, zajmujące się przede wszystkim przestępstwami samochodowymi, przemytem i kradzieżami. W kolejnych latach bogacące się Niemcy stały się łakomym kąskiem dla największych organizacji przestępczych w Europie. Sącewska Brać, czyli najpotężniejszy odłam rosyjskiej mafii, opodatkował gangsterów z bloku wschodniego oraz bałkańskie grupy przestępcze działające w północnych Niemczech.
Jako że gangsterzy ze wschodu na teren swoich działań upodobali sobie port w Hamburgu, wypychali stamtąd gangi innych narodowości, a w okolicy zaczęło robić się ciasno. Mafiozi z Włoch, a szczególnie członkowie Camorry i Dranghety, połączyli siły na szlakach przemytniczych, obierając za centrum działania miast w pobliżu granicy z Holandią, zwłaszcza Essen i Düsseldorf. Jednym z efektów włoskiej koalicji był zamach w 2007 roku w pizzerii Da Bruno w Duisburgu, gdzie zginęło 6 członków Dranghety. Camorra przy współpracy z tzw. czwartą mafią, czyli Sacra Corona Unita, rozwinęła się także w przemycie ludzi, a dzięki wspólnym interesom z tureckimi gangami, również w handlu heroiną. Z biegiem lat wpływy organizacji z Turcji, Albanii czy Syrii zyskiwały na znaczeniu w południowych Niemczech, kierując się ku północy. Siłą tych organizacji są przede wszystkim więzy rodzinne. Klany te są bowiem utworzone na styl włoski z podziałem na głowy rodzin i terytoria, gdzie młodzi mężczyźni wdrażani są w interesy swoich ojców i wujów. Skalę ich działania ujawniono dopiero po roku 2000, kiedy w mediach ukazały się informacje o walce arabskich gangów z większymi organizacjami przestępczymi. Finalnie Arabowie zdominowali Hamburg, Kolonię oraz zachodnią część Berlina. Unikają zaś wschodu, gdzie klimat społeczny jest o wiele mniej przychylny cudzoziemcom, a dodatkowo dominują tam gangi wschodnioeuropejskie i azjatyckie. Ich największymi konkurentami, a jednocześnie wrogami, są natomiast gangi motocyklowe – Outlaws, Hells Angels, Banditos i Joker, zrzeszające w swoich szeregach fanatyków wyznaniowych i rasowych. W Niemczech wyróżnia się 4 największe arabskie klany przestępcze. Pierwszy z nich to Abu Chaker. Berlińska rodzina mafijna uważana jest za największy palestyński klan w Europie. Organizacja zyskała medialny rozgłos po tym, jak zaczęła wspierać rapera Bushido, który brylował w towarzystwie gangsterów na wielu uroczystościach. Gdy jednak zaczęto widywać go w towarzystwie członków klanu Remo, został uznany za zdrajcę i wydano na niego wyrok śmierci. Remo to drugi co do wielkości klan działający w Berlinie. Jego przywódcą jest Issa Remo, a rodzina od 2012 roku skonfliktowana jest z Abu Chaker. Kolejnym znaczącym gangiem jest klan Miri, największa rodzina libańska rezydująca w Bremen. Klan znany jest z tego, że udało mu się odeprzeć wszystkie ataki Hells Angels, które to próbowano zdominować terytorium Saksonii na początku 2000 roku. Ostatnim ze znaczących arabskich gangów jest Rabich, klan działający w Berlinie, który zawarł sojusz z dużo potężniejszym Abu Chaker. Gdy w 2018 roku zastrzelono jego przywódcę Nidala Rabicha, urządzono wystawny pogrzeb, co przeraziło Berlińczyków i jednocześnie uświadomiło im skalę potęgi arabskich klanów w Niemczech. Arabscy przestępcy znani są ze spektakularnych napadów na punkty jubilerskie czy placówki bankowe. Hip-hopowy kolektyw Auser Kontrolle, będący częścią klanu Remo, od lat zajmuje się dokonywaniem napadów rodem z filmów sensacyjnych. Jednym z ich najgłośniejszych skoków jest obrabowanie sklepu Rolexa w Oranienburgu. Obecnie jednak największy dochód zorganizowanej przestępczości w Niemczech przynosi handel narkotykami, w szczególności heroiną, w którym od lat wiodą prym arabskie gangi do spółki z chińskimi triadami. Kolejnym źródłem dochodu jest przemyt ludzi, który po 2015 roku wzrósł o niemal 100%. Inny z dochodowych interesów to potężnie rozbudowany handel kradzionymi i uszkodzonymi pojazdami, przy którym Arabowie współpracują z przestępcami z USA, krajów arabskich, Rosji czy Polski. Kolejne z popularnych przestępstw to nielegalne pobieranie świadczeń socjalnych i oszustwa podatkowe. Aktualnie bardzo lukratywnym biznesem dla przestępców z Niemiec jest handel odpadami komunalno-produkcyjnymi. Klany arabskie przy współpracy z Camorrą i Dranghetą oraz biznesmenami z wielu krajów składują odpady w sposób nielegalny oraz bez dozorów i kontroli urzędniczych. Warto zaznaczyć, że jednym z krajów docelowych składowania odpadów była Polska. Po pożarze wysypiska śmieci w Zgierzu prokuratura w Łodzi wszczęła dochodzenie przeciwko 36 niemieckim firmom.
Kulisy pożaru, do którego doszło na zgierskim wysypisku w maju 2019 roku, zbadali niemieccy dziennikarze. Spłonęło wtedy 50 tysięcy ton odpadów, głównie plastiku. Jak ustalili reporterzy, ponad 1/4 tych śmieci pochodziła z Niemiec. W ostatnim czasie media coraz bardziej nagłaśniają problem zorganizowanej przestępczości w Niemczech. Serialem doskonale ukazującym działanie arabskich klanów są Berlińskie psy. Obraz pokazujący walkę policyjnych detektywów z przestępczością w stolicy Niemiec. Inną, kultową serią ukazującą życie młodych arabskich gangsterów jest doskonale oceniany serial Four Blacks.